Jurorzy oceniali na stojąco, a Gąsowski wstrzymywał łzy. Co za występ! Program Twoja twarz brzmi znajomo, od samego początku zaskakuje fenomenalnymi występami uczestników. Dzisiejsze wydanie show również obfitowało w masę wrażeń i emocji. Ten jeden występ nie pozostawił żadnych złudzeń, jurorzy nie byli w stanie powstrzymać łez. Masa emocji w dzisiejszym wydaniu Twoja twarz brzmi znajomo. Kultowe show Polsatu cieszy się niesłabnącą popularnością i sympatią telewidzów. Trwająca obecnie edycja wyróżnia się na tle pozostałych doborem uczestników, o tytuł najlepszego walczą zwycięzcy poprzednich edycji programu, dlatego też format przypomina obecnie walkę gigantów. Nic więc dziwnego, że w każdym odcinku nie brakuje wrażeń i emocji, a gwiazdy na każdym kroku zaskakują nas swoimi spektakularnymi występami i zapierającymi dech w piersiach występami. Dzisiaj również czekała nas świetna zabawa. Na scenie zobaczyliśmy kreacje takich gwiazd jak Ryan Gosling, Billie Eilish czy Jon Bon Jovi. Niewiarygodne, co wydarzyło się w dzisiejszym TTBZ. Dzisiejszy odcinek zaskoczył nawet najwierniejszych fanów show. Na scenie pojawiła się m.in. Maria Tyszkiewicz, która wcieliła się w postać legendarnej Jon Bon Joviego. Co ciekawe, gwieździe towarzyszył jej ukochany tata, który specjalnie dla nas zagrał na perkusji. Na uwagę zasługuje również metamorfoza Stefano Terracino, który tego dnia odegrał dla nas rolę Ryana Goslinga, a dokładniej jego występ z tegorocznej gali wręczenia Oscarów. Gwiazdor wykonał hit In Just Ken, który pochodzi z kultowego już filmu Barbie. Nie da się ukryć, że ich występy naprawdę nas zaskoczyły i rozbawiły, jednak to nie oni sprawili, że jurorzy nie byli w stanie powstrzymać łez. TTBZ, Aleksandra Szwed wzruszyła jurorów do łez. Serca wszystkich skradła dzisiaj bezapelacyjnie Aleksandra Szwed, która tego dnia miała przed sobą niełatwe wyzwanie. Aktorka wcieliła się na scenie programu Twoja twarz brzmi znajomo w postać legendarnej Glorii Gaynor i wykonała jej nieśmiertelny przebój I Will Survive. Gwiazda zaskoczyła wszystkich idealnym odwzorowaniem głosu artystki oraz perfekcyjnymi ruchami, które do złudzenia przypominały sposób poruszania się piosenkarki. Jurorzy nie byli w stanie powstrzymać łez wzruszenia i natychmiast zasypali uczestniczkę komplementami. Wyobraź sobie, że się wzruszyłem. Fantastyczne, powiedział Piotr Gąsowski. Urzekła mnie ta pewność siebie. Znakomity występ, wtórowała mu Małgorzata Walewska. Weszłaś jak po swoje, jakby numer był dla ciebie napisany, a nie dla niej. Byłaś królową na scenie, dodał Robert Janowski.